Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Bardzo dziękuję Wysokiej Izbie za przyjęcie propozycji informacji bieżącej Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej na temat inicjatyw Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na rzecz wykorzystania środków Unii Europejskiej przeznaczonych na transport kolejowy. Inwestycje kolejowe i nie tylko inwestycje były powodem wielu emocjonalnych wystąpień parlamentarzystów w tej Izbie. Dotyczyły one przede wszystkim troski o prawidłowe funkcjonowanie kolei oraz obawy, że zostaną zaprzepaszczone możliwości dofinansowania inwestycji kolejowej, na które Polska czeka od momentu transformacji. Inwestycje kolejowe były też częstym tematem dla publicystów i dziennikarzy. Obawiano się o realizację tak znacznej ilości projektów i przewidywano, że branża kolejowa może mieć trudności. Obawy te występowały coraz częściej w związku z przygotowaniami do euro. Prognozowano, a życie pisało scenariusze. Inwestycje dworcowe zostały zrealizowane. Tutaj możemy mówić o dworcach Wrocław, Poznań, Gdańsk, Warszawa. Połączenia kolejowe z lotniskami również. W wielu wypadkach kibice korzystali z taboru na europejskim poziomie. Zarzucano PKP PLK brak projektów. Jak się jednak okazuje, wartość zakontraktowanych przez PKP PLK robót sięga 70% wszystkich projektów infrastrukturalnych przewidzianych do realizacji. W celu zwiększenia absorpcji środków unijnych w sektorze kolejnictwa rząd premiera Donalda Tuska zabiega w Komisji Europejskiej o wiele projektów. Dotyczą one między innymi zabudowy nowoczesnych rozjazdów w celu podniesienia bezpieczeństwa w pasażerskim transporcie kolejowym, likwidacji zagrożeń w ruchu pociągów, w obrębie skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi, programu rewitalizacji linii kolejowych oraz programu taborowego w celu poprawy jakości usług. Koło zamachowe poszło w ruch. Zmian na kolei już nikt nie zatrzyma. Chcemy mieć kolej na dobrym europejskim poziomie. Zwracamy się do pana ministra o szczegółową informację na temat wykorzystania środków pozyskanych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na inwestycje kolejowe. Dziękuję.